Wydawało się, że to będzie spokojny wieczór w kinie Kobiet w Grudziądzu, ale niestety. Zaczęło się od delikatnych przepychanek jednej z zawodniczek z pokazu samoobrony. To był prawdziwy pogrom. A skończyło na masowej bijatyce, w której instruktorzy dostali niezłe lanie od uczestniczek jednego z konkursów. Okazało się, że z kinem kobiet nie ma żartów. I kto tu tak naprawdę potrzebował obrony osobistej?